Prelegentka zgłosiła, że mamy problem z temperaturą, więc przyniosłem rekwizyt. Nie wiem, czy on nas odgrzeje odpowiednio w tym momencie, ale myślę, że jest trochę na temat. Tak, podręczny generator plazmy. Właśnie, podręczny generator plazmy. Inny generator dzisiaj jest niestety przesłonięty przez chmury. Dobrze go obejrzeć też nie mogliśmy, ale rano było widać troszkę. Ale znamy na co dzień. Znamy na co dzień, tak. O innych generatorach i o tym, do czego ich możemy użyć. To dowiemy się za chwilę. Zapraszam pani doktor Katarzyna Nowakowska-Lagniel, kierownik zakładu, pani Kasiusza. Technologii plazmowych i jonowych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie i na możliwość przedstawienia krótko o tym, czym się zajmuję. Ja pracuję w naszym instytucie. Nazywam się, jak już tutaj zostałam przedstawiona, Katarzyna Nowakowska-Lagniel i dzisiejsza moja prezentacja będzie na temat plazmy, którą wytwarzam sztucznie w Laboratorium Plazmowej Inżynierii Powierzchni. Żeby przybliżyć Państwu, co to jest ta plazma. Plazma nazywana jest czwartym stanem skupienia materii. To najpierw dla przypomnienia przedstawiam stany skupienia materii, jakie znamy bardzo dobrze. Jest to ciało stałe, w tym przypadku na przykład sople lodu za oknem, ciecz, woda, która tutaj jest na obrazku, która leci z kranu, oraz para, czyli gaz, para z czajnika, która się wydobywa. I tak jak już zostało wspomniane, czwarty stan skupienia materii, plazma, którą jest Słońce, które widzimy najczęściej w naszym życiu. Te wszystkie stany skupienia materii są bardzo uzależnione od temperatury lub też energii. Można to przedstawić w różny sposób, w zależności od tego, jak komu się to odpowiada. Tutaj bardziej naukowo przedstawione stany skupienia. W przypadku materiału ciała stałego widać, atomy ułożone są w sposób regularny, ułożone są w strukturę krystalograficzną odpowiednią dla różnych materiałów. Natomiast po przeciwnej stronie mamy plazmę. Plazma jest zjonizowanym gazem. Można powiedzieć, że jest to taki stan materii, w której atomy pogubiły swoje elektrony. I tutaj mamy pokazany zakres niska, wysoka temperatury bądź energii, jak te stany się lokują. Trochę takich rzeczy oczywistych informacji na temat plazmy. Po raz pierwszy plazmę jako twór, jako masę zidentyfikowano w roku 1878. Jeszcze wtedy nie była nazwana jako plazma, tylko materia promieniująca. Po raz pierwszy słowa plazma użyto w roku 1928 przez fizyka, przez Langmuira. Plazma jest najpowszechniejszym stanem materii, który występuje w naszym widzialnym wszechświecie i zajmuje ponad 99%. Z punktu widzenia tej prezentacji, którą tutaj chciałam przedstawić, istotny wydaje mi się podział plazmy pod względem, takim względem jak plazma kosmiczna, plazma ziemska oraz plazma wytworzona sztucznie, którą ja się zajmuję. I tutaj jeszcze chciałam przedstawić kilka obrazów, które przedstawiają plazmę, którą widzimy na co dzień. Więc Słońce, jak już było wspomniane, tak jak widzimy przez okno, czy będąc na zewnątrz, tutaj jest w przybliżeniu gwiazdy, przestrzeń międzygwiezdna, jak również ognisko, płomień, czy płomień spalnika na kuchence. Te plazmy charakteryzują się różną temperaturą. Może to być temperatura, która jest w rdzeniu wiąże Słońca, to jest sięgająca do 15 milionów stopni Celsjusza, jak w przypadku na przykład płomienia, w zależności od koloru, od 500 do 1500 stopni Celsjusza. Innymi spektakularnymi obrazami, które widzimy też często w naszym życiu, są wyładowania atmosferyczne. Również to jest plazma. To, co widzimy, to są tak zwane kanały plazmowe, czyli zjonizowane powietrze. Takie wyładowania atmosferyczne powstają na skutek wyładowania różnicy potencjałów pomiędzy chmurami a Ziemią.
A najbardziej spektakularnym i najpiękniejszym rodzajem plazmy, jaki możemy zaobserwować na Ziemi, przynajmniej w moim mniemaniu, jest zorza polarna. Jak widzimy tutaj na tym slajdzie, piękne kolory zorzy polarnej, które są uzależnione od rodzaju gazu, który bierze udział w tworzeniu tej plazmy, tego efektu, zjawiska. I to jest oddziaływanie wiatru słonecznego, który jest plazmą, z polem magnetycznym Ziemi. Na tym slajdzie zestawiłam różne rodzaje plazmy w zależności od energii, czyli tam energii bądź temperatury, jaką się charakteryzują, jak również liczby jonów zawartych w jednostce objętości. Zestawiłam tutaj, znaczy tak, tutaj widać mamy również uwzględnione ciało stałe, ciało ciecz, również gaz i ten obszar stanowi plazma. Zestawione są tutaj zarówno plazmy kosmiczne, astrofizyczne, plazmy ziemskie, jak również plazmy, które są wytwarzane sztucznie. Można tutaj jeszcze wyszczególnić obszar, który obejmuje plazmy wysokotemperaturowe, jak również plazmy niskotemperaturowe, ale nie będę wchodzić w bardzo szczegółowy opis podziału pod tym względem. Teraz przejdę do plazmy w laboratorium, plazmowej inżynierii powierzchni, czyli laboratorium, w którym pracujemy. W tym laboratorium wykorzystujemy plazmę wytworzoną sztucznie, nadajemy jej odpowiednie cechy, kształtujemy ją i na nią wpływamy po to, żeby stworzyć materiał w postaci warstwy. Nadać mu odpowiednie właściwości w zależności od zastosowania. To, o czym się zajmuję, to jest plazmowa inżynieria powierzchni. Żeby przybliżyć Państwu, co to jest ta plazmowa inżynieria powierzchni, czyli inżynieria powierzchni, czyli to jest nauka, część dziedziny, jest to dziedzina nauki, część badań o materiałach. Dziedzina nauki, w której tworzymy nowe materiały w postaci warstwy na powierzchni lub modyfikujemy powierzchnię istniejących materiałów. Badamy zjawiska, które towarzyszą tworzeniu się tej warstwy i tym przemianom na powierzchni i również efekty, jakie później otrzymujemy w przypadku takiego przeprowadzonego procesu technologicznego. Inżynieria powierzchni otacza nas wszędzie, wykorzystywana jest od warstw dekoracyjnych poprzez warstwy różne w medycynie, w urządzeniach elektronicznych, w urządzeniach optycznych, warstwy do ochrony korozyjnej, do ochrony przeciwzużyciowej. Tutaj wymieniłam tylko kilka przykładów. Starałam się zamieścić tutaj różne zdjęcia, żeby pokazać, jak szeroka jest dziedzina tej inżynierii materiałowej wykorzystywanych na co dzień. W tej plazmowej inżynierii powierzchni ważne są urządzenia, które generują tą plazmę, czyli urządzenia, w których ta plazma jest wytwarzana. Tutaj na tym układzie widzimy przykładowe urządzenia, które znajdują się u nas w laboratorium. Są to urządzenia, które zostały przez nas zaprojektowane, zbudowane, skonstruowane, zbudowane, uruchomione i teraz na nich pracujemy i tworzymy różne rodzaje plazmy w zależności od zastosowań. Chciałam tutaj puścić filmik, żeby Państwu pokazać mniej więcej, jak przebiega taki proces, ale nie wiem, czy mi się to uda. To jest przykładowy proces impulsowy rozpylania magnetronowego. Impulsowego rozpylania magnetronowego. Więc po kolei widać generowane impulsy plazmowe podczas takiego procesu otrzymywania warstw. Ja tutaj wrócę, może z powrotem do... mojej prezentacji. Tu jest urządzenie do nakładania warstw metodą rozpylania magnetronowego. W takim urządzeniu bardzo ważne jest działo magnetronowe. To działo magnetronowe posiada w tym miejscu jest materiał, który będzie rozpylany i będzie nakładany w postaci warstwy. Jest katodą, obudowa tego działa jest anodą. Musimy zapewnić odpowiednie warunki elektryczne dla takiego działa, jak również odpowiednie warunki gazowe. Takie działo umieszczone jest w komorze próżniowej, w której w środku znajduje się gaz. Gaz w zależności od prowadzonego procesu może być gazem reaktywnym, czyli takim, który wejdzie w reakcję z materiałem rozpylanym z powierzchni tego targetu,
lub gazem obojętnym, niereaktywnym, który nie będzie uczestniczył w reakcji, wówczas taka otrzymywana warstwa będzie tylko z materiału takiego targetu. Tutaj mamy pokazane wymienne targety, czyli materiały, które biorą udział w tworzeniu warstwy. Mamy magnetrony takie WMK-100, WMK-50, mniejsze, większe w zależności od zastosowania i powierzchni pokrywanego materiału. Tutaj jest taka komora próżniowa, cały układ do napylania, jeden i drugi, bo takie dwa układy u nas są dostępne w laboratorium. Proces rozpylania magnetronowego można przybliżyć do gry w bilarda. Zjonizowany atom argonu, który znajduje się w komorze, uderza w powierzchnię struktury krystalograficznej ułożonej materiału, który jest targetem, i wybija stamtąd atomy, które biorą udział w procesie nakładania warstwy. Oczywiście to dzieje się cyklicznie i w dużym nasileniu. Na tym slajdzie chciałam Państwu pokazać, że rozpylanie magnetronowe, tutaj są pracujące magnetrony podczas pracy. Możemy zaobserwować przeróżne kolory pracy tego magnetronu i różne kształty, jak w przypadku zarzy polarnej, którą wcześniej pokazywałam. Tutaj w przypadku rozpylania magnetronowego, które jest wyładowaniem jarzeniowym kontrolowanym polem magnetycznym, mamy podobny efekt jak w przypadku zarzy polarnej, a te kolory oczywiście zależą od użytego gazu. Kolejną metodą, która znajduje się w naszym laboratorium, jest metoda łukowa. W tej metodzie tworzymy plazmę, która przypomina nasze wyładowanie atmosferyczne, czyli generowany jest łuk. Łuk jako taki kanał plazmowy prowadzący materiał rozpylany z katody do podłoża, na którym ten materiał utrzymujemy, czyli pomiędzy katodą a anodą. I posiadamy również w naszym zakładzie dwa działa plazmowe typu RPI IBIS, IBIS-1 i IBIS-2. Są to troszkę inne urządzenia od tych, co przedstawiłam, te poprzednie były urządzeniami technologicznymi. To są urządzenia generujące wysokoenergetyczne impulsy plazmy o bardzo wysokiej mocy. Plazma generowana w tych urządzeniach, tutaj jest zdjęcie zarejestrowane na nowym układzie IBIS-2. Ta plazma służy nam głównie do, po pierwsze, zbadania samej plazmy i jej parametrów, jak również do oddziaływania plazmy z powierzchnią materiału i modyfikacji powierzchni materiału. Jak już wiemy, bo powiedziałam teraz Państwu trochę o plazmie, jaką plazmę sztuczną otrzymuję w naszym laboratorium, i teraz króciutko chciałam tylko powiedzieć, jak to, co się dalej z tą plazmą dzieje. Czyli jak już wiemy, jaki materiał, jaka dziedzina nauki nas interesuje, jaki materiał chcemy otrzymać, do jakich właściwości i do jakich zastosowań, wówczas trzeba przeprowadzić syntezę tego materiału warstw z wykorzystaniem tej plazmy. Następnie prowadzę charakteryzację tego materiału. Co rozumiem pod swoją charakteryzacją? Badania budowy, morfologii, badanie składu chemicznego, z jakich atomów, z jakich pierwiastków zbudowana jest ta warstwa, bo nie zawsze jest takich, z jakich bym chciała. Składu fazowego, jakie związki się utworzyły pomiędzy tymi pierwiastkami, i oczywiście badanie właściwości funkcjonalnych, tych, które zostały założone na początku. Podczas wszystkich procesów prowadzona również jest diagnostyka środowiska syntezy, bo jest to bardzo ważny punkt, który pomaga przy opracowaniu technologii. I synteza materiału warstw. Przykładowo mamy magnetron, w którym następuje generacja plazmy, rozpylanie materiału, którym jest target, następuje transport plazmy do podłoża. Na podłożu rośnie nasza warstwa. Tak to się nazywa, że ona rośnie. Ona może rosnąć w bardzo różny sposób, w zależności od parametrów plazmy, parametrów podłoża, i nie będę tutaj wchodzić w szczegóły. Przykładowo chciałam pokazać, jak wyglądają takie otrzymane materiały. Na tych zdjęciach widać przekroje poprzeczne warstw, które są, czyli warstw, które są złamane na podłożu krzemowym. Widzimy, że one mają różne grubości, różną budowę, zbudowane są z różnych elementów, jakby igieł, kolumn, tutaj są bardziej drobne, ziarniste,
Te wszystkie właściwości budowy, jak i grubości zależą od parametrów plazmy. To wszystko jest badane. Za pomocą badań dyfrakcji rentgenowskiej i spektroskopii ramanowskiej możemy zbadać skład fazowy, czyli jakie związki się potworzyły. Z tych wyników wiemy, jaki mamy udział jednej i drugiej fazy, czy nawet trzeciej, jakie mamy wielkości krystalitów. Możemy również badać strukturę materiału przy użyciu takich urządzeń jak wysokorozdzielcza mikroskopia transmisyjna. Wówczas już możemy nawet zaobserwować ułożenie pojedynczych atomów w strukturze krystalograficznej, to jest na przykładzie azotku miedzi. A tutaj chciałam pokazać na tym slajdzie przykładową diagnostykę plazmy magnetronowej, która towarzyszyła syntezie azotku miedzi i była bardzo pomocna, bo na podstawie oczywiście charakterystycznych widm, które otrzymujemy z plazmy i dowiadujemy się, jakie składniki są w tej plazmie, w jakiej ilości, których jest więcej, których jest mniej, możemy skonstruować mapę parametrów, które będą przydatne podczas technologii samootrzymywanej warstwy. No i na zakończenie chciałam pokazać takie miłe dla oka, myślę, warstwy nanoszone metodą rozpylania magnetronowego na różnych podłożach. Tu jest na podłożach szklanych różne kolory. To są wszystko warstwy tlenku tytanu. W zależności od grubości, w zależności od fazy, w zależności od mieszania tych warstw, czy umieszczania warstwy podkładowej tytan i czy tlenek tytanu, otrzymujemy różne kolory. Tutaj na ceramice, na płytkach ceramicznych i tutaj na opakowaniach polimerowych, to jest do tuszu kosmetycznego, te rzęs, takie różne kolory. Te warstwy akurat były otrzymywane na współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. I dziękuję bardzo za uwagę. To chyba modelowy przykład tego, jak można zmieścić się w czasie, który został zaplanowany. Bardzo za to dziękuję. No i mamy czas na pytania teraz. Pytanie, bo z mojego doświadczenia z technologią wiem, że jest bardzo ważna w produkcji tych przewodników. Tak. Jednej z najważniejszych dziedzin przemysłu. Jakieś doświadczenia w tym dziedzinie? Tak, ja właśnie zajmuję się takim otrzymywaniem warstw w tej dziedzinie do elektroniki półprzewodniki. Ostatnie badania, jakie prowadziłam, to są badania dotyczące azotku miedzi. Azotek miedzi jest takim materiałem, w zależności od stechiometrii tego związku, jaką otrzymam, może mieć właściwości od izolatora przez półprzewodnik aż do materiału przewodzącego, typowego dla metalicznego. I poprzez odpowiedni dobór parametrów technologicznych próbuję otrzymać, co oczywiście się udało, otrzymać materiał, który będzie zbudowany z obszarów przewodzących, czyli czystej miedzi w osnowie materiału izolacyjnego na przykład. No taki podstawowy, ten materiał tak podstawowy jest wykorzystywany do nośników pamięci, ale to są większe obszary badań dotyczące tego materiału. Również nakładamy różne warstwy. W przeszłości nakładaliśmy azotek, aluminium, które również były wykorzystywane do badań półprzewodnikowych. Także w zależności od zapotrzebowania to jest możliwość użycia tych metod, tej metody rozpylania magnetronowego do syntezy takich warstw. Kolejne pytanie. Zwrócił się producent takich opakowań. Widać, tak na pewno mu to wyszło taniej niż pokrycie farbą. Pokrywanie farbą chyba było bardziej skomplikowane. No, buduje się komorę, która na przykład ma średnicę 1,5 metra. Można na specjalnym obrotowym stoliku zamontować bardzo dużo takich elementów i w jednym procesie otrzymać przeróżne
W jednym procesie otrzymać oczywiście jeden kolor, tak? Bo to są kolory pochodzą z różnych procesów. Więc... Technologia, rozpylanie magnetronowe jest powszechnie stosowaną metodą napylania i nie jest taką drogą, jakby się mogło wydawać. To można podać przykład sztuczce na przykład. Tak, dokładnie. Te sztuczce ostatnie są takie też widoczne barwy jakby interferencyjne. Kolorowe są te sztuczce albo są pokrywane jednolicie. No, jest bardzo dużo przykładów, ja nie mogłam się zdecydować, co wybrać na tą prezentację, żeby pokazać, tym bardziej, że miałam tylko 15 minut. A jak to jest trwałe, takie pokrycie sztuczów? Miałam te stare sztuczce, które wydatrowane, czy tak czyści, to czasami się zresztą będzie powierzchnia. No, ja sztuczców osobiście nie pokrywałam, więc nie wiem, natomiast pokrywamy różne warstwy, które są odporne na ścieranie o podwyższonej twardości, więc myślę, że wszystko zależy od opracowanej technologii. No wiadomo, że jak będzie się tarło, to się zetrze, tylko... Ale przy takim razie się używa, nie dobra, specjalnie uprzejmie będzie tarto, bo może cały wydzielę zetrze, że go w ogóle nie będzie. No warstwy mają bardzo dobrą adhezję, te, którymi ja się zajmuję, mają dobrą adhezję i raczej... Są dobre, nie mam doświadczenia ze sztuczcami. Jeśli można dodać, bo ta technologia pozwala uzyskać bardzo mocne powłoki. Ja widziałem tak. Przykład, jeśli chodzi o powłokę ekranu telefonu komórkowego, gdzie trze się ostrym narzędziem o ten ekran i nic się z nim nie dzieje. To jest właśnie przy użyciu tych technik magnetronowych. Tak, magnetronowe, no tak samo były wdrożona ta metoda z impulsowym wstrzykiwaniem gazu była wdrożona i były nakładane warstwy na wielkogabarytowe szyby, takie 2 na 3 metry, 2 na 4 metry w firmie produkcyjnej. Te okna były, te szyby były odporne na korozję i to jest potentat szybokrętowych, więc te warstwy... Ważniejszych zastosowań, prawda? Szkło architektoniczne, bo z tego co ja wiem, to obecnie chyba wszystkie szyby mają właśnie jakąś warstwę ochronną. Bardzo wiele tych warstw jest wytwarzanych przy użyciu takich technik. Tak, magnetronów, bo to mogą być warstwy albo antyrefleksyjne, albo wysokorefleksyjne, albo warstwy z różnymi filtrami, albo jest naprawdę bardzo dużo możliwości produkcji tych materiałów, ponieważ tworzymy nowy materiał, możemy go stworzyć niekoniecznie taki, jak występuje na co dzień. Może to być materiał, który stworzymy, będzie jakiś metastabilny, nie będzie równowagowy. Możemy w tych procesach możemy zrobić wszystko, bo jesteśmy w stanie plazmy, w której mamy zjonizowane te wszystkie cząstki. Czyli możemy naprawdę, tworzymy z plazmy materiał. Więc jeżeli dobrze tą plazmą będziemy kontrolować dobrze, i dobrze zarządzać, więc jesteśmy naprawdę bardzo dużo osiągnąć w postaci materiału, dodatkowego materiału na powierzchni innego materiału. A dużą zaletą jest to, że możemy to też otrzymywać tą metodą na takich materiałach jak polimery, które mają bardzo niską temperaturę zniszczenia, tak? Bo no, taki tusz, takie opakowanie na przykład do tuszu, to bardzo łatwo podgrzać nawet takim podręcznym generatorem plazmy, jak pan Marek ma w kieszeni i zniszczyć, tak? Jeszcze jedno pytanie, jak rozumiem. Jak skomplikowane substancje możecie nanosić? Czy tak, takie jedno dwuatomowe, czy jakieś bardziej skomplikowane przygotujecie? Na jakich podłożach? Na jakich? Mogę na wszystkich podłożach? Przynajmniej... Tak, to obojętnie, czy to jest metal, czy to jest aluminium, czy to jest... Tak, to jest obojętnie. Tak, tylko po prostu muszę odpowiednio przygotować, odpowiednio dobrać warunki prowadzenia tego procesu, bo wiadomo, że czasami dla metalu będzie potrzebne tak, żeby ten metal się, podłoże, na które nakładam, było bardziej nagrzane. W przypadku do takiego polimeru muszę doprowadzić do tego, żeby się nie nagrzało, żeby się nie zniszczyło. Jakie materiały mogę nanosić? Wybieram sobie target, który rozpylam z dowolnego materiału. Mogę zrobić ten target również mozaikowy, czym się teraz ostatnio zajmuję. Takie modne materiały jak high entropy alloy, pięcioskładnikowy, więc robię różne targety mozaikowe. Jeżeli chcę, żeby jeszcze jakiś związek z tego powstał, to w komorze znajduje się wówczas gaz reaktywny, na przykład azot, tlen, wtedy mam tlenki, azotki. Stanizowe, to jest
Tak, ona się, to wszystko wtedy tworzy się w plazmie i krystalizuje albo w samej plazmie, bo ja się zajmuję głównie plazmą impulsową, ona ma takie predyspozycje do zarodkowania już nawet w plazmie, albo zarodkowanie na podłożu. Także tutaj możliwości są bardzo duże, jedynie bardzo dużo czasu zajmuje samo opracowanie technologii tworzenia tego materiału. To nie jest tak, że ja podejdę, przycisnę guzik, załączę urządzenie i to się otrzyma. Naprawdę kilkadziesiąt razy trzeba nieraz podejść do jednego materiału, żeby opracować tą technologię. Dobrze, proszę Państwa, temat jak widać jest pasjonujący. Pewnie moglibyśmy jeszcze ładnych parę minut